30 stycznia 1943 roku. Hitler nie mówił. Wolał napisać proklamację i dać ją Göringowi do czytania, tylko że Der Dicke Hermann nie mógł jej przeczytać o godzinie wyznaczonej na tę uroczystość, bo Anglicy przylecieli bombardować Berlin i w sposób najbardziej nietaktowny opóźnili cały ten majufes o 2 godziny. Straszny naród ci Anglicy. Cały Paryż trzęsie się ze śmiechu. Rosjanie gazują na Rostów. 31 stycznia 1943 roku. Śliczna niedziela. Bulwary lśnią w mdłym zimowym słońcu. Wszystko jest jakby polakierowane szkłem. Jest nam za gorąco. Basia narzuca futro na ramiona. Ja rozpinam palto i idziemy. Wolno ku Madeleine. W całym Paryżu panuje atmosfera źle tłumionej radości. Styczniowe i anemiczne słońce uważa się już za wiosenne. Ludzie snują się leniwie, przystają, by pooglądać wystawy. Nie ma na nich wiele, bo zgodnie z rozporządzeniem nie wystawia się merchandise de luxe, nie wypada drażnić zbytnio bohaterskich obrońców Europy, nie wypada roztaczać go w wykwitnych sklepach tu, gdzie tam Europa krwawi się i cofa pod naborem barbarzyńskich hord. Wystawy są prawie puste. Za to ulica, cała ulica jest wystawą beztroski. Paryski tłumek zrobił się tak elegancki jak nigdy. Kobiety i młode dziewczęta obnoszą z zacięciem tanie futerka z królików we wszystkich możliwych kolorach i fasonach. Jest moda na króliki i nawet wielkie elegantki posiadające okrycia o wiele szlachetniejsze noszą króliki przyrządzone przez wielkie domy mody. Z wrodzonym paryżowym smakiem i artyzmem stukają drewniane podeszwy sandałów i małych butków z futerkiem. Wielkie torby zawieszone na ramieniu i długie parasolki dodają ruchom nonszalancji. Kapelusze są coraz większe o kształtach romantycznych budek. Misterny turban lub fantazyjny beret stały się prawdziwymi dziełami sztuki. Nawet mężczyźni stali się bardziej eleganccy. Francuzi cywilizują się i młodzież nadaje ton. We wnętrzu oszklonych tarasów kawiarnianych na Boulevard de Capucin i na Rue Royale ludzie pływają leniwie jak ryby w akwarium. Króluje moda i kobieta. W jednych z kiosków koło Madeleine kupuję Das Reich. Co napisał Goebbels? Lubi się łapać kłamstwo na gorącym uczynku. Zresztą wszystko, co pisze Goebbels, ma często nie tylko ręce i nogi, ale nawet głowę. I miałby ją na pewno, gdyby nie pisał tego Goebbels. Niemcy są narodem głupim, bez krzty wyczucia. Oto do czego prowadzi ślepa wiara w system. Najbliżsi krewni bolszewików. Czy w ogóle może być mowa o systemie, gdy chodzi o człowieka? Wydaje mi się, że nie, bo człowiek jest wiecznym atomem ulegającym rozbiciu, które wyzwala coraz te nowe siły. Czasem wydaje mi się, że cały kierunek współczesnej myśli jest jednym wielkim absurdem. W odniesieniu do człowieka nie może być mowy o systemie i co gorsze, o wierze w system. Człowiek to wieczny pożar. Trzeba go gasić tak, jak pożar, to znaczy jak się da. Być może, że i w gaszeniu pożaru jest wiele systemów, ale w rezultacie nie wyprzedają się one na wiele, bo nic nie pali się nigdy według jakiegoś systemu. Człowiek to odwieczna niespodzianka. Nie da się ująć w system. Jeśli dziś ktoś zapytałby mnie, w jaki ustrój, ideologię lub system wierzę, byłbym w kłopocie. Nie wierzę w żaden ustrój, wszystkie ideologie mam gdzieś i systemami w odniesieniu do człowieka pogardzam. Byłbym raczej skłonny odpowiedzieć, że wierzę w każdy ustrój, ideologię czy system, w którym jest naprawdę mowa o człowieku. Pozwolić człowiekowi żyć, oto jedyny system i ideologia. Pozwolić żyć,
a nie kazać żyć, zostawić mu wybór celu jego życia, a nie narzucać mu go z góry i skończyć z gloryfikacją śmierci. Wchodzimy do Rebat, zamawiam herbatę, kupuję całą górę ptifurków. Czytam artykuł Goebbelsa o mobilizacji ludności i o wojnie totalnej. Jako przykład do naśladowania podaje on swoim Niemcom Rosję. Mówi o kobietach Leningradu, Rosja, gigantyczny wysiłek człowieka termita. Podziw, bezgraniczny i bezkrytyczny podziw ogarnia dziś wszystkich, bo tam, pod Uralem i za Uralem, w potwornych fabrykach, zakładach i obozach tysiące niewolników termitów, kuje broń dla termitów wojowników, by pokonać innego termita i cały świat zamienić w wielką termitierę. Czym jest tam człowiek? Nie podziwiam niczego. Wolę podziwiać ptifurki i te ładne, młode dziewczyny, nie broniące żadnego Leningradu, dla których jedynym Leningradem jest łóżko. I tak powinno być. Thank you.